Hej, hej, hello, siemaneczko wszystkim, z tej strony Power, witam was ponownie w Marvel Avengers. Dobra, mam się dostać gdzieś tam, tylko którędy będzie najlepiej? Tędy chyba, no nie, chyba trzeba na ten dach przeskoczyć. Nie wiem, czy tu mi gra jakąś ścieżkę pokazuje? A tam się logo IM obraca się... No dobra, pięści się fajnie powiększają do chytania liny. No dobra, jest automatyczne łapanie krawędzi. I to też jest fajne, to tak trochę Unchartedowo bym powiedział. Wow. Ach, to rozciąganie się. Ogólnie, z tego co sobie nią ograłem w becie, to nią się dość fajnie walczy. On się rozciąga, robi takie wielkie, fajne piąchy. I tym dosłownie napierdziela. Hulkiem też się spoko walczy. Nie wiem jak resztą. O, znalazłem komiks. Nice. Dobra, tutaj widzę chyba na to. Skacze i nie zdobywa punktów. Coś mi się tu zaznaczyło. To? A, dobra, muszę to trzymać. Jezu, tu mam jeszcze punkt, chciałem to przyciągnąć, serio. W kształcie loga Kapitana Amerykana to sobie chyba narysowała. Dzięki za pomoc. Skacze i nie zdobywa punktów. Teraz będzie okej. No tutaj nie, tutaj wszystkie te bociki chyba w pewien... Nie, wcale nie widać, że tutaj jest twoje logo z daleka, że masz tutaj swoją tajną kryjówkę. Wcale. Powrót na stare śmieci. Przynajmniej to moje śmieci. To fakt, mam jakiś worek. Wygląda na zużyty. Ciekawe, czy mają takie dla superbohaterów. Jakieś wzmocnione? Ten... z tytanowymi wiórami w środku i poszyciem z adamantium. A to był komiks, okej. Okay. Serio muszę to trzymać, żeby przesuwać? A po co ja sobie to mogę przesunąć? To mogę gdzieś skoczyć. Potrzebuję mojego laptopa. Ej, dobra, to nie wiem, czy ja tu chcę wchodzić w tym momencie. Niech tylko ktoś spróbuje dorwać mnie z dystansu. Rozciągliwe ramiona go załatwią. No, to na pewno, dobra. Myślałem, że to jakaś znajdźka, no. No dobra, ewidentnie pewnie muszę sobie wskoczyć na górę. Tutaj nic już więcej nie mamy? Nie. Walizeczka śniadaniowa chyba taka w stylu Ironmana. Śmiesznie, jesteście takim geekiem, nie? Takim... wiecie, nastolatkiem, fanem komiksów, Avengersów i to żyjecie w świecie Avengersów i nagle stajecie się jednym z nich. Jersey City, kurwa, komar mi tu lata. Gin. Kurwa, nie trafiłem. Abu natychmiast by je wyrzucił. On wciąż uważa, że odpowiadają za to, co się wydarzyło podczas dnia A. Ale to nie ich wina była, to ten kurwa Tarleton. Te jakieś przedmioty kolekcjonerskie. Dobra, podejdźmy do laptopa. Dobra, co my tu mamy? A Chimera? To musi być nagranie z pomieszczenia reaktora. Doktor Tarleton. Ale miał być na pokładzie dowodzenia. O, kapitan. Co tam się dzieje?
No kurwa, mówiłem, że to jego sprężyna. On już coś tam kurwa na tym, coś gadał. Dalton go uwięził? Nie było żadnej awarii. Zabił kapitana. O mój Boże, zabił kapitana! Co? Tancereczka? O nie. Park bohaterów? Sama nie wiem. To może być pułapka. A jeśli nie jest? Ktoś musi to zobaczyć. Nie kombinuj, Kamala. Oddaj materiały i zapomnij. Ale komu je oddać? Witajcie, jestem ja. George Tata. Prezes i założyciel Advanced Mechanics. Ale z dumą ogłasza, że już tej chwili otworzy. Ciekawe, czy jej... O. No to na dół. Myślałem, że mamy iść na górę, ale okej. Okay. Mogłoby się przeciągnąć, rozciągnąć między tymi szczeblami, dałaby radę, nie? Czy nie wiem, czy ogólnie... Dość słabo znam postać Miss Marvel. Nie wiem, że ona jest takim właśnie, wiecie, freakiem, nie? Chyba ktoś pukał do drzwi. Sprawdzę to. Że ona jest takim freakiem, wiecie, tam zrobić sobie selfie, odpisać na wiadomość i przywalić gościowi w zęby, nie? Cześć. Okolicy wykryto Inhumana. Zgodnie z protokołem Inhumanów, ustęp 3, podpunkt 8. Wszędzie te boty. Do czasu zakończenia skanowania. Co? Jeden z nich tu jest? Spokojnie. Zachowaj spokój. Skan zakończony. Nie wykryto DNA Inhumanów. Dziękuję za wysłuchanie. Okej. Okay. Na górę. Co dalej? Tam? A, tu. Pierwszy raz idę tędy do parku. Biegnijmy przed siebie. Czy ona jest cała, wiecie, taka rozciągliwa, niczym Mr. Fantastic, czy ma tylko rozciągliwe ręce i nogi? Chociaż nie, ona też się potrafi powiększać. Niedużo tam się, wiecie, ale się powiększa cała. Ale nie wiem, czy jest taka fleksja, jak po prostu Mr. Fantastic. I drugi super śliz. I lądowanie w kaczkach. Ale udało się. Idealnie na asasyna. Park bohaterów. Kopelat. Kiedyś fajne miejsce, teraz... Rodzice zabierali mnie tutaj cały czas. Teraz miejsce takie jakby hańby, bym powiedział, że ktoś jest bohaterem. Obrzucane wszystko, porozpieprzane. Chciałem iść gdzieś tam. A szkoda, nie? Że wiecie, tak zostali potraktowani. Zrówna to miejsce z ziemią, żeby zbudować nową klinikę. Co za strata. No niestety. Sami Inhumans. Wszyscy zaginieni. To tym się Abu naprawdę martwił. Pierwsza osoba, którą nazwano Inhuman. Rety! Minęły 4 lata. Jessica Biel? Dobrze widzę? Mogę sobie to jakoś przybliżyć? Nie, Jessica V, coś tam, dobra. God damn.
To dobre miejsce, żeby obserwować posąg kapitana. Żeby sobie wchopsać? Nein. Dobra, może dookoła. A, tu jest przejście, okej. Potrzebujesz pomocy, wielkoludzie? Jezu, pomnik Hulka zdewastowany. To masakra, Boże. Aż tak można nienawidzić Avengersów? Kapitanie, za długo to trwa. Gdzie jesteś? Ja wiem, że ty żyjesz. Pancereczka? Hej, hej! A ty gdzie? Do domu. Serio? Właśnie przyszliśmy. Hej, napijesz się? A, nie, dzięki. Co? Składasz kondolencje? Po prostu idę na skróty, to wszystko. Skróty. No już, wynocha. Jasne. Fajny żar. Chcesz, żeby wrócili, co? Żeby znów zabijać. Co? Nie. Nie? Nie? Nie. To w czym rzecz? He? Jarają cię Inhumans? Dajcie spokój. Durni żałobnicy. Dosyć! Nic ci nie jest? Świeczkowy ma dziewczynę. Zack, obczaj jej torbę. Co? Co z wami jest nie tak? Chcę tylko wrócić do domu, dobra? Co ty wyprawiasz? Mój młodszy brat zaginął w dniu A. Pisał jakieś bzdury o kapitanie Ameryce. To nie była wina kapitana. To ich wina. Zrobił się cały fioletowy. A potem go zabrali. Hej, spokojnie. Zack, już dość stary. A teraz nie żyje. Przestań. Nie żyje. Powiedziałam, przestań. Cofnij się. To jedna z nich. Nie dajcie się dotknąć. Zabijamy się. Stary. Jezu, oni naprawdę myślą, że to jest jakaś choroba. Nie wiedzą, jak działa Telegen. Ona już wcześniej gdzieś tam musiała mieć w genach bycie inhumanem. Nie dotykaj mnie. Co? Jesteś tancereczką, tak? Co mam z tym zrobić? O czym ty gadasz? Błagam, zostaw mnie. Muszę spadać. Jeśli mnie złapią, to moje zdjęcia będą wisiały na ścianie. No, ale to... Mam tak sobie po prostu uciekać? Chyba tak. No jesteś... Słabo widzę te boty. Chciałem iść tam? Ja nie idę tam, gdzie one. Brak śladów zbiegłego Inhumana. Jesus. Serio? Takie pokłady armii. Do diabła. Oni są wszędzie. Wysłać do jednej małej dziewczynki. Co teraz? Coś czuję, że... Dam radę się przemknąć. Wrócę w ogóle do domu? Ciekawe, czy wiedzą, kim jestem. Dobra, ten się odwrócił. Mogę sobie tutaj iść? Obok posągu Hulka znaleziono odciski stóp. Zbadać to. Zrozumiano. To moja droga ucieczki.
Teraz tam. A główną bramą nie wyjdę, bo stoją zaraz za bramą. Gady jedne, wredne małe. Idź do parku, mówiła. Spotkaj się z tancereczką, mówiła. Głupia, głupia, głupia! Jezus, gdzie ja tu mam iść w ogóle? Jak ja tu mam podążać teraz? Dobra, tu sobie chyba jakoś tędy przejdę. Dobra, wykryto ruch, zaraz mnie tu nie będzie. Chciałem iść dalej w lewo. Był tutaj Inhuman. No nie przejmujcie się mną, robociki. Zaraz mnie tu nie będzie. Na myśl, gdzie cię nie znajdą? Kanały? Bo ci goście nie umieli pływać. Dajcie spokój, to kanały czy więzienie AIM? No generalnie roboty mogą mieć problem z pływaniem. O, fuj! Dobra, ten mnie nie zauważy. Ślizgamy się do kanałów i spadamy stąd, kurunia. Jeszcze bez kanałów nadchodzę. No tak, historia z jaszczurami. Tu jest gorzej niż myślałam. Tu też są? Więc sprawdźcie to, natychmiast. A zaraz będę mieć towarzystwo. Jezu, jakie one mają technologię, że widzą... Zaraz się przedrą. Że są w stanie wykryć ruch wszędzie. Jeszcze jeden miał przejebane. Dobra, oni tam byli, to ja idę tu. Wow. No mijam ich normalnie niczym ninja. Wiem, że to jest tak zrobione, nie? Mogę coś przesunąć. Nie tędy. Nie sądziłam, że ten dzień skończy się przepychaniem śmietników. Okej. Okay. Ej, wysłało też za mną ludzi? Którzy mogą się teleportować? Co oni mają za technologię pomocy? Kurczę, musi być stąd inne wyjście. Kamola może wyciągnąć na zobaczenie w mógł do chwytu. Aha. Wow. Dobra, to fajne. Gdzie idziemy dalej? Tędy chyba, nie? No ale ukryci. Tu na górę? Chyba czysto. Dobra, chyba im uciekłem. Mam taką nadzieję przynajmniej. Tu nie wychodzi... O, właśnie. Myślałem, że mnie ktoś bardziej złapie. Aniżeli dostanę elektrycznym batunem. Ale i tak nam przeszkadza. O, dobrze. Obudziłaś się. Bardzo mi przykro. Te syntoidy wypełniały tylko protokoły bezpieczeństwa. Kradzież prywatnych danych to poważne przestępstwo. Moniko, odpuść. Co tu się dzieje? Dokąd mnie zabieracie? W bezpieczne miejsce. Wybacz. Wiem, że mój holograficzny odpowiednik robi lepsze wrażenie. Ale to trik dla udziałowców. Doktor Tarton? We własnej osobie. Czemu włamałaś się na serwery?
Niczego nie ukradłam. To czego szukałaś? Może lekło? Kamalo. Aim chce nas jedynie wyzwolić od pozostawania na łasce i niełasce rządzących. Subiektywnie. Nieograniczona władza jest niebezpieczna, wręcz zabójcza. Najlepszym przykładem był dzień A. Masz szczęście, że przeżyłaś. Ale dzięki technologii możemy naprawić to zło. Możemy zwrócić ci twoje życie. Mi się podoba moje życie. Słuchajcie, ja po prostu zgadłam hasło, okej? Nie sądziłam, że uda mi się wejść. Jest agresywna. Infekcja musi się pogarszać. Co? Nie chciałam nikogo skrzywdzić. Oczywiście. Ale co się stanie, gdy znów stracisz kontrolę? Co się stanie, gdy skrzywdzisz kogoś, kogo kochasz? Nawet Avengersi muszą zapłacić za swoją pychę. Hej, byłeś tam? Kiedy kapitan zginął? Byłeś tam? Tak. Na szczęście, Monika znalazła mnie na mostku. Jej formuła regeneracji ocaliła mi życie. Chodź, Kamalo. Pomóż nam, dobrze? Pozwól AIM pomóc sobie. Sama sobie poradzę. Do diabła, George! Łap dziewczynę, już! A daj ta wy mnie święty spokój. Ale Kamala, pokazałaś im, że jesteś inhuman. Głupia! Co ty sobie myślałaś? Że dołączysz do ruchu oporu, że zostaniesz bohaterką? O, zaświtało. Nie mogę wrócić. Ami, Abu, ci ludzie ich skrzywdzą. Nawaliłam po całości. Spokojnie, jeszcze wszystko się ułoży, spotkasz się z rodziną. Juta. Stara baza S.H.I.E.L.D. Ruch oporu będzie wiedział, co robić. Uznano cię za... Kurde! Kurna, uciekać! Mowy nie ma! Ja się nie dam. Nie złapiecie mnie, nie złapiecie mnie, nas nie da goniat. Wow, co ja robię tu? Nie ma się gdzie ukryć. Muszę się wydostać z miasta. Jezu, jakie ona ma wysokie te skoki. A spadaj ode mnie, panie bocie. Kurna, boty policyjne sobie powymyślałem. No, spadaj. Przynajmniej nikogo nie zabijamy póki co, tylko niszczymy boty. No się rzucili, cwaniaki, kurna. Przestań uciekać! Oj, ci, teleportujący się. Fantastycznie. Wow. Kamalo Khan! Przestań uciekać! Okej, tutaj. Wow. I ręka mi się nie rozciąga. Klikałem ich, żeby... Nie zamierzam się upewniać. Aha, to... Te boty są... Przeciwko nim? Też? Dziwne. W ogóle, kurna, ten Tarton. Głowa mu trochę urosła, bym powiedział. Ale sprawdziłem sobie tak na szybkości. Mówię, kurwa. Tak z historii tak średnio kojarzę Tarldona, nie? A tak fakt faktem. Jemu ta głowa chyba się będzie powiększać, aż zajmie mu cały organizm. Polimorfia. Przytrzyma R2, by użyć zdolności polimorfy. Okej. Czy chcecie zobaczyć moje moce? No to macie. Wow. Ej, nie bawiłem się w ten sposób na becie. Jak mnie rozgryźliście? Granaty? Wiem, że można strzelać pięściami.
Bang, bang, bang. O! Coś mi tu spadło właśnie. Dawajcie, dawajcie! Tylko na tyle was stać? Właśnie, głupie bociki. Te kombo tak pięknie tu wchodzą. Nice. Ile tych botów jeszcze? O, jeszcze więcej. No fajnie. Waszym nowym kumplom. Wow! Dobra, tego nie znam. No jeszcze więcej tu wpada. O właśnie, teraz będziemy sobie strzelali w bociki. O! Nieźle! Fajnie, że to ma takiego lekkiego auto-aima, tylko muszę być tak w miarę wcelowany w sumie. Dobra, pozbyłbym się tych małych kurwe bąków. Oni będą... O! Wkurzający po prostu, nie? Gin, gin. Pięknie. Dałbym sobie wzmocniony silny. A, ona nie ma tak aż jeszcze... A, dobra, bo tu się jeszcze odblokowywuje... Wow! Później umiejętności. Także tego śmegas będzie spoko. Ten jeszcze żyje. Coś mi tu jeszcze biega? Nie. Tarleton. Uwaga, bo... Wiecie, ci co bardzo dużo komiksów czytali i ogólnie biosów i tak dalej, będą wiedzieli, że Tarleton to jest Modok. Błagam, Nakia. Ja znam Modoka jako Modok, nie znałem go jak Tarleton nigdy, nie? Dlatego tak się dziś zastanawiałem, kim on tu zostanie. W momencie, co zobaczyłem tą dużą głowę. Po prostu musiałem wziąć telefon i to sprawdzić, nie? Obiekt 1102 potrafi się sklonować niemal idealnie. Z wyjątkiem nieznacznej zmiany barwy tęczówek. Komórki dzielą się dokładnie w połowie, tworząc dwie odrębne osoby. A, jak u wirków trójjelitowych, tylko lepiej. Zgadza się. Poza tym zachowuje wspomnienia oryginalnej osoby. 925 potrafi wytwarzać potężne uderzenia energii, a kilka innych posiada zdolności związane z ogniem. Budujemy prawdziwy arsenał. Programowalna moc pod naszą kontrolą. Koniec bohaterów. Koniec pomyłek. Czas na kolejną dawkę. Nie trzeba. Przez pół roku byłeś w śpiączce. Wcześniej ledwo powstrzymywałeś kaszel. Kilka dawek formuły regeneracyjnej i zakończymy terapię. Ciągle zapalają świeczki u stóp posągu. Gdyby nie młot, nie byłoby tego. Odpuść. Czemu wszyscy mieliby myśleć, że przejmujesz się Avengersami? Moi ludzie się tym zajmą. My odpalimy adaptoida. Masz rację. Ta wersja może być nieco potężniejsza. Jest stabilny? Prawie. To jest niesamowite! A, fioletowe oczy, fioletowa skóra zaraz będzie. dobra, teraz sprawdziłem też na szybko, kim jest ona. Tylko wiecie, nie wiedziałem, jakie ma nazwisko, żeby to wpisać w Marvelu, ale skojarzyło mi się, że jak on jest Modok, to ona pewnie będzie Scientist Supreme. I tu się nie myliłem. Z tej strony Yusuf Khan. Proszę zostawić wiadomość, na pewno oddzwonię. Hej, Abu. Posłuchałam twojej rady i pojechaliśmy z Nakiją i pozostałymi. Uwierzysz, że nie ma tutaj żadnego zasięgu, bo aż musiałam się przejść do takiej budki telefonicznej, żeby zadzwonić.
W każdym razie... Miałeś rację, świetnie się bawimy. Wrócę w niedzielę. Słowo, będę grzeczna. Ja ciebie bardziej. Gadała tak, jakby prowadziła dialog, ale nagrała się na pocztę. No dobrze, wszystkie teorie spiskowe z sieci wskazują ten wąwóz jako główną bazę ruchu oporu. Oni są jedyną szansą, jaką mam. Dobra, moi drodzy, widzę, że tutaj fajnie można się pobawić, znaczy podzielić w takie konkretne schematy i żadna misja mi nie powie, ej, graj dłużej. Znaczy pewnie będą takie, że wiecie, 45-30 minut odcinki mniej więcej. Tutaj sobie zakończymy, bo już wiecie, pójdę dalej, zaraz się coś odjebie i... A nie chcę też za bardzo przeciągać. Także dzięki wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Bajos.